Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym filmiku. Ja jestem Stefan. A ja jestem Michał. Dzisiaj będziemy chcieli Wam troszeczkę przybliżyć temat liturgii i tego, co dzieje się w Triduum. Rozpoczniemy od początku, zatem od Wielkiego Czwartku, który jest pierwszym dniem wstępu do głównych, większych obrzędów świąt wielkanocnych. Wielki Czwartek z biblijnego punktu widzenia skupia się na tym, że Jezus razem ze swoimi uczniami, z apostołami odbywa wieczerzę. To znaczy, że jedzą najzwyczajniej w świecie po prostu posiłek, jedzą po prostu kolację i w tym zwykłym, codziennym geście odsłania im pewną tajemnicę. Odsłania im tajemnicę przeistoczenia wina i chleba w swoje ciało i w swoją krew, co daje nam początek sakramentowi Eucharystii, ale również sakramentowi kapłaństwa, do którego powołuje apostołów, aby również czynili tak na jego pamiątkę, czyli daje im również tę moc, tę siłę, by mogli przekazywać tę Eucharystię, ten nowy sakrament dalej. No ale też jest w tym momencie to, co my przeżywamy. My przeżywamy tak naprawdę liturgię Wielkiego Czwartku, czyli tak naprawdę ponownie próbujemy przeżyć to, co się wtedy wydarzyło. Te wydarzenia biblijne próbujemy to w jakiś sposób odwzorować. Wiemy, że było obmycie nóg, co też jest, ma odbiór w naszej liturgii. Jest to obmycie nóg, jest to charakterystyczne dla właśnie liturgii Wielkiego Czwartku. Wielki Czwartek w ogólnym swoim zamiarze nie różni się bardzo od zwykłej liturgii. Nie jest tak bardzo wyróżniający się jak liturgia Wielkiego Piątku czy procesja rezurekcyjna z liturgią Wielkiej Soboty. I tak naprawdę tutaj nie ma tego dużego przeskoku, z tej dużej różnicy. Mamy zwykłą liturgię, mamy oczywiście uroczystą liturgię, w której jest kadzidło, okadzenie następuje, ołtarze, tak jak w najzwyklejszej uroczystej Eucharystii, tak jak na przykład mamy na święta Bożego Narodzenia, czy na odpusty parafialne. Jednak różni się właśnie obmyciem nóg oraz końcowo przeniesieniem Jezusa do ciemnicy. Co oznacza na przełożenie biblijne tak naprawdę to, że Jezus jest już w ogrodzie, modli się, żeby odsunięto od Niego ten kielich, jak to mówi Biblia. Tak, ten kielich męki, która nastąpi w kolejnych dniach, do której też przeżywania będziemy się powoli przygotowywać. I wracając jeszcze delikatnie na chwilkę do obmycia nóg, jest tam taki fragment, w którym Piotr wzbrania się od tego, by te nogi zostały mu obmyte przez Jezusa. Nie czuje się tego godzien, nie powinno to tak według niego wyglądać. Tymczasem jakby Jezus sam mówi mu, że to właśnie on musi to zrobić, żeby mógł dostąpić zbawienia, że w pewien sposób musi dać do siebie dostęp, dać się zbliżyć. Często też bywa tak, że nikt z nas nie lubi swoich stóp eksponować i dużo osób też ma do tego urazy, nie lubi ich pokazywać i tak dalej, więc tym bardziej ten gest umycia nóg, w ogóle dotknięcia czyichś nóg lub dania dostępu do swoich nóg jest niezwykle z jednej strony dziwnym, z drugiej strony nie takim oczywistym i nie zawsze komfortowym dla ludzi, którzy mogliby mieć z czymś takim styczność. Tymczasem Jezus chce nam pokazać, że musimy się na Niego otworzyć i być dostępni na to, co On chce z nami uczynić i w pewien sposób też oczyścić nas, wypuryfikować, zgładzić nasze grzechy, czy po prostu dać nam, byśmy my pozwolili na przykład odpuszczenie tych grzechów lub zapomnienie ich i odejście w niepamięć, by móc żyć dalej i pogodzenie się z tą przyszłością. A z drugiej strony to, o czym mówisz, czyli właśnie ta ciemnica i już przygotowanie do tej męki pańskiej,
ta próba kontemplacji tego cierpienia, które może go spotkać. Z jednej strony też Wielki Czwartek jest takim momentem wspólnoty, w takim kontekście, że na początku Jezus jest z apostołami razem wspólnie ze swoimi przyjaciółmi, z ludźmi, z którymi spędza bardzo dużo czasu, a później również w Ogrodzu, na modlitwie, kiedy ma taki troszeczkę bardziej personalny wydźwięk, ten charakter, tak? Czyli on skupia się na jakiejś swojej takiej intymnej sferze, gdzie myśli o swoich rozterkach i tym problemie, który nie wie, czy jest sobie w stanie z nim poradzić, otaczają go dalej ludzie. Więc też Wielki Czwartek jest takim troszeczkę wstępem do takiego myślenia trochę o wspólnocie i o tym, jak w tej wspólnocie my się też czujemy, jak chcemy to kontynuować, bycie w niej i też wspólne przeżywanie tego triduum, bo wydaje mi się, że wspólnota odgrywa dużą rolę w kontekście tego, jak przeżyjemy triduum ogólnie. Liturgia jeszcze dodatkowo wprowadza nas właśnie tak kontemplacyjne to myślenie, też myślenie takie, jak miał Jezus w tym ogrodzie, gdzie była cisza. Dlaczego? Bo Wielki Czwartek zapada cisza. W jaki sposób mamy to przekazujemy? Wszystkie organy, dzwony, gong umilkają. Ostatni raz słyszymy ich wydźwięk. Nie będziemy słyszeć je przez Wielki Piątek. Usłyszymy dopiero, jak Jezus zmartwychwstanie. Jest cisza. To jest znak tych trzech dni, gdzie jest po prostu cisza. Apostołowie się boją, że Jezusa nie ma, że to jest koniec. Jak to jest możliwe? I ta cisza, ta kontemplacja właśnie nad naszym, można też powiedzieć, przełożeniem, nad naszym losem, takie wyciszenie się, właśnie w to nas wprowadza liturgia Wielkiego Czwartku dodatkowo. Dlatego jest ona tak ważna, bo to jest taki swoisty wstęp do rozważania całej męki pańskiej. Z drugiej strony ten Wielki Czwartek jest takim dniem przejściowym między okresem Wielkiego Postu, który kojarzy nam się właśnie z postem Jezusa na pustyni, który odbywa się w samotności, jest pełen jakichś takich udręk, ale też właśnie kontemplacji i rozmyślania. Jakby Wielki Czwartek jest po części takim łagodnym przejściem w trochę inny charakter i trochę inną zmianą, czyli dalej z jednej strony ma ten charakter taki kontemplacyjny i rozmyślający nad tym, co się dzieje i też troszeczkę nad sobą, a trochę nad tym, co nas spotka w najbliższych dniach, ale z drugiej strony jest też już powoli skłonieniem się w stronę już tej męki, której ranga będzie jeszcze bardziej ważna w następnych dniach. I ten Wielki Czwartek, oprócz tego, że właśnie otwiera nam tę furtkę na tę kontemplację, to tak jak powiedziałeś, jest też troszeczkę do takiego wyciszenia i też trochę uporządkowania myśli, żeby może troszeczkę z innej perspektywy podejść do tego, co spotka nas w następnych dniach. Co jeszcze jest ważne, to żeby właśnie w tej chwili ciszy i kontemplacji wrócić na chwilkę do tych pierwszych dwóch sakramentów, o których mówiliśmy, bo ich ranga jest ważna w tym dniu wyjątkowo, czyli wrócić po pierwsze do Eucharystii, która jest właśnie ustanowiona, z jednej strony skupić się na tym, co ona wnosi do naszego życia i trochę przemyśleć, w jaki sposób my ją traktujemy, czy doceniamy jej wartość, czy traktujemy ją może bardzo pobieżnie lub może unikamy jej. Może to jest też taki krótki moment do zastanowienia się, czy Eucharystia jest w naszym życiu, w dniu, kiedy wspominamy jej w pewien sposób urodziny, w pewien sposób pamiątkę zapoczątkowania Eucharystii. A po drugie, może to być moment kontemplacji nad drugim sakramentem, czyli nad kapłaństwem, czyli nad tym, jakich spotykamy księży i ile oni nam dają z siebie, ile my możemy z tego wyciągać. Nawet jeżeli nie do końca zgadzamy się lub nie do końca nam się to podoba, to oni starają się jak najbardziej pomóc nam w osiągnięciu zbawienia i też przeżyciu tego dnia, ale również całego roku. Więc dzisiejszy dzień powinien być też taką chwilą zamyślenia nad naszymi kapłanami, też chwilą takiej podziękowania za to, że w ogóle są, za to, jak nas starają się prowadzić, że są dostępni dla nas w każdym
momencie, kiedy tak naprawdę chcemy, oni są w stanie przyjść porozmawiać z nami, więc czasami po prostu warto nad tym też chwilę pomyśleć. Mm-hmm. W tym momencie, to w tej ciszy. Warto ich docenić. Tak. A zatem z tymi trzema myślami, czyli Eucharystia, kapłaństwo i cisza, chyba zakończymy dziś filmik i zostawimy Was do przeżywania tego dnia. Mamy nadzieję, że uda Wam się to bardzo owocnie, a my dziękujemy za wysłuchanie naszego filmiku i mamy nadzieję, że zobaczycie jeszcze kolejny. Zobaczymy się jutro.